No, to nie będzie zwykły mecz. Jak zawsze. Nam zwykłym meczem nie chodzimy. Dzisiaj zostanie rozegrany mecz finałowy. Właśnie teraz zaczyna się finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Dokładnie w tym samym czasie zaczyna się finał Mistrzostw Polski Wyższych. Kurde, gdzieś to mam zapisane. 15 jubileuszowych mistrzostw. Wyższych seminariów duchownych i zakonnych. O, o, no. W Siedlcach jest ten mecz. Powitajmy drużyny Grompiwa. A w finale zagrają WSD Stardowa i gospodarze WSD Siedlec. Seminarzyści z Siedlec i seminarzyści z Tarnowa. Jak ogłosiliśmy na Facebooku, że tu jesteśmy, ktoś od razu napisał, że ma nadzieję, że obie drużyny będą grały z pełnym poświęceniem. Szanowni Państwo, jest z nami pasterz diecezji siedleckiej, ksiądz biskup. No chyba to jest ten. Taki najgrubszy. No. Czy w tej butelce jest oficjalny napój tych mistrzostw? To jest butelka po occie. Czyli oficjalnym napojem mistrzostw jest ocet. O kurwa! 13 minuta, trzeci strzał, 1-0 dla Tarnowa. To też ocet? Ocet, 1,5 litrowy ocet. Dobra, no to spróbujemy tego kurwa octu. No, teraz bramka jest. Szykuje nam się zmiana. Za Karola z siódemką wchodzi Michał Kupryński. Drugi gol dla Tarnowa. I brawo dla Gorzowa. Dziękujemy za pierwszą połowę. Drodzy kibice, czy popcorn się skończył? No i mamy trzecią bramkę, jak się podobała? A nie widziałem. 3-0 dla Tarnowa do końca meczu, do końca planowego czasu pół godziny. Pół godziny? To się zszedłem. Ale nam się zrobiło meczycho. Do zejścia szykuje się Jarek Damian. Szykują mu już, trudne. Do zejścia szykuje. O! 0-4. No. Koniec meczu finałowego. WSD Tarnów, wow. Wyższe Seminarium Duchowne z Tarnowa, mistrzem Polski. Gratulujemy serdecznie. A żeby pozostać w klimatach, to ja zdradzę pewną tajemnicę, że jest spora szansa, że w tym roku odbędzie się sparring zespołu Kartofiska z przedstawicielem pewnej telewizji. Jakiej? A takiej z Torunia. Z Torunia? Bo nam zaproponowali, żeby zagrać. No to dawaj. No sam jestem ciekaw, czy do tego meczu dojdzie. Ja już jestem jakby co w pełnej gotowości. Strój na siebie nadziałem. A to, że teraz pojawiła się moja morda na tym tle, oznacza, że będę zachęcał do czytania reklam pod filmikiem. A jedną z reklam standardowo będzie zachęta do gry w polską internetową grę piłkarską Football Team. Ja tam gram, zespół Kartofiska tam gra. Tyle.